Czyli radio Conchita. Już proszę być z nami razem, proszę Państwa, bo radio jest obrotowe, radio jest latające. Jak Państwo sami widzą, porusza się opcje radia. Zapraszamy. Wycie. W Radiu Mary jest wycie. Może troszeczkę przypomnimy jeszcze to, co było. W sensie poprzednia audycja Radia Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Co tam było? Radio Conchita. Że wielu ludzi w dobrej wierze, a współpracuje z instrumentami, które tak naprawdę służą destrukcji ludziom. No to co się dzieje teraz na świecie i to neomarxizm, co teraz tworzy, no to przecież to jest Sodomia i Gomoria. No. Także ja naprawdę nie mam zamiaru urażać człowieka, ale myślę, że wielu ludzi w tych naszych urzędach to po prostu no... To są ludzie, którzy ciągną za sznurki potwornej machiny, która no... Ja wierzę niestety w istnienie no, tego potwora, o którym pan przed chwilą mówił. No, są teorie spiskowe, ja nie mam wątpliwości, że to jest wszystko skonstruowane celowo, tak żebyśmy po prostu poszli do piekła, no bo to temu ma służyć, no. No niestety, ale oczywiście z rok patyński wierzymy, że Matka Boża zwycięży i niech się tak stanie. Amen. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy Panie Piotrze również za ten głos w naszej dyskusji. Dziękuję serdecznie, ja może tylko tutaj fragment z raportu Margaret, bo ona do dokumentów ONZ-owskich, które wychodzą, no tworzy raport. Tutaj przeczytam raportu 305, który przetłumaczyłam 2 lata temu. To było przed tym wrześniowym rocznicą. Także tutaj pani profesor, ona dużo więcej mówiła, ale co nieco to Państwo sobie tu posłuchacie. Ona pisze tak, że szczyt wrześniowy zbiegł się z 70. rocznicą Narodów Zjednoczonych. To było 2 lata temu. Sekretariat ONZ-owski poszukuje kontynuacji. Twierdzi, że nowy plan rozwoju jest prowadzony przez racje i zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Że nowe globalne partnerstwo mające aplikować ten plan jest w duchu karty. O celach legitymizacji owych nowych paradygmatów i nowego globalnego konsensusu jest ONZ bardzo zimno dziś. Do powszechnej deklaracji bardzo zimno, proszę Państwa. Jednak temperatura jest tam na górze. Organizacji międzynarodowych trzeba wejść i zobaczyć, bo my tu jak na lotnisku mierzymy. Języka. Proszę Państwa. Brak kontynuacji. Temperatura. Karta zawierała język prosty i jasny. Mówiła o płci zamiast o płci kulturowej gender. O różnicach zamiast o dyskryminacji. Używała słowa międzynarodowy zamiast globalny. Mówiła o postępie ekonomicznym i społecznym w miejsce zrównoważonego rozwoju. O współpracy w miejsce partnerstwa. Przeciwnie, słowa i wyrażenia określające główne składniki konsensusu pozimnowojennego są nieobecne w karcie. Takie jak zrównoważony rozwój, obywatelstwo globalne, przyszłe generacje, dobre zarządzanie, wzmacnianie kobiet, demokracja uczestnicząca, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja jakościowa, pakt uniwersalny, kultury globalne, słowa, narody, suweren, religia obecne w karcie praktycznie zniknęły z obecnego języka ONZ-owskiego. No to tyle na razie do tego.
Ale do tego diabeł zmierza. To przecież ona jest taka ciemna, że ona nie rozumie, że diabeł właśnie tak chciał. Tu facet zaraz będzie dzwonił, będzie się wypowiadał, że to jakby ktoś specjalnie jakąś robaczycę tu napuścił na ziemię, chciał ją zniszczyć. A ludzi wszystkich do piekła wysłać. No to właśnie Bogiem tego świata jest diabeł. Dlaczego ludzie są tacy ciemni? Odrzucają od siebie prawdę, Biblię wyrzucając do śmietnika, nie chcąc poznać tej prawdy, palą papierosy, proszę Państwa, jedzą chemię i potem oni chcą, proszę Państwa, nie zachorować na raka, a przecież prawie każdy już choruje na raka. Człowiek jest cudem Jahwe. Człowiek jest cudem Bożym. No. I co? Ile człowiek będzie lekceważył samego siebie, swój organizm? Bo i do tego dochodzi. Państwo zobaczą, że u tych Arabów, to jak oni z tą bombą gdzieś lecą, albo było kamikadze, to też jedna osoba ginęła i bombę puszczała na wszystkich. Prawda? Tak samo i tutaj. Jedna osoba ginie i doprowadza do śmierci na przykład 1200 osób. No. World Trade Center na przykład, prawda? Czy mnóstwo innych miejsc. I po 200 giną pod... Tak. Tamto w Ameryce to było spektakularne, jak się samolot wbił, proszę Państwa. No i ta muzyka, taka muzyka pogrzebowa. Muzyka pogrzebowa, a ksiądz nie przyjechał pochować, proszę Państwa, zmarłego. No, PiS. Trzecią Polskę mechaniczną siłą. Super Express, spójrzmy na sondaże. PiS w górę, PSL ledwo 5%, Władysław Kosiniak-Kamysz. Spokojnie, został jeszcze rok do wyborów. Oczywiście chciałbym, żeby PSL, to żeśmy tam na Wilanowskiej 202 zawsze bawiły u tych z PSL. Spokojnie, został jeszcze rok, no ale jak się teraz nic nie robi, to nic nie będzie. Oczywiście chciałbym, żeby poparcie sondażowe było większe niż 5-6%, ale jest przynajmniej stabilne. Dlaczego PiS tak rośnie? Czy dlaczego PiS tak rośnie poparcie? Dlaczego PiS tak rośnie poparcie? Nie, to jest nielogiczne. Dla PiS to mają 40%, dystansują wszystkich. Moim zdaniem PiS miałby wynik jeszcze o 20 punktów lepszy, gdyby nie robił różnic nieciekawych rzeczy z sądami. Nie wprowadzałby takiej atmosfery. No. No ale jak jest konieczna atmosfera, zważywszy, że podejrzenia się potwierdziły, że sądy są przekupione, to oszustwo. Czy to jest coś nowego? W czasie Jeremiasza u Żydów było to samo. W czasie Ezechiela sądy były przekupione. A zważywszy, że mamy do czynienia z mafią żydowsko-watykańską, no to jak nie mają być przekupione teraz i w XXI wieku? 22:55 Wszystko przekupione. Na antenie Radia Maryja. Czas rozmów niedokończonych. Nowa globalna etyka, język i narzędzia. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska, publicysta. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez telefonowanie. Odbierzmy kolejny telefon. Halo? Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Przepraszam, trochę niedyspozycja gardłowa, ale słucham tego wszystkiego. I na początek powiem tak. Poda się uchem, słucha. Na Kaszubach. Dziękujemy za przedstawienie się. Serdecznie dziękuję ojcu i przede wszystkim pani doktor za tak ważny i poważny temat. Albowiem powiedziane jest, nie będziesz dwóm panom służył. Świat oszalał. Europa gnije. Wszystkie państwa europejskie już są na dnie sadzawki Malchiasza. Kiedy to zostało wtrącone do niej Malachiasz, ale nie utopili, bo tam było osad, błoto. My jesteśmy w tym błocie europejskim. Taplamy się, obrzucamy się nim, ale mamy wyjście. Mamy jeszcze krzyż, mamy wiarę. A Biblii to nie mamy? Państwo zobaczą. Przyczepił się jakiegoś symbolu.
A Biblii to nie mamy? To i tak jest symbol pogański. I to chyba nie o to chodzi. Człowiek zwiedziony przez diabła zawsze szukał, proszę Państwa, symbolu zewnętrznego, podczas gdy wszystko to, co wartościowe, to jest wewnątrz człowieka. Czy w mózgu człowieka jest jakiś krzyż? No chyba nie. Proszę Państwa, Salomon prosił Boga o co? Nie o złoto, nie o, chociaż ze złota poszczególne elementy w świątyni Salomonowej były wykonane ze złota. Ale Salomon nie prosił o złoto, tylko o co prosił Salomon? Właśnie, prosił o to, co jest nieuchwytne ręką. Jeżeli my mamy istnieć, to musimy trzymać się cywilizacji naszej, ponieważ już pan Feliks Koneczny napisał, że gorsze cywilizacje wypierają, konują wyższe cywilizacje. To się u nas na świecie dzieje. Ostatnia kwestia. Jaką definicję pani doktor przedstawi na wtłaczanie nam oto takiego, nie wiem, czy to już jest zasada, czy to już jest konieczność, judeo-chrześcijaństwo. Albo tak. Jesteśmy w judaizmie, albo jesteśmy w chrześcijaństwie. Widziałeś? Bardzo proszę o wytłumaczenie tego. A poza tym jesteśmy hodowani. Sypane są codziennie niemal z nieba za pomocą smug chemtrails środki chemiczne, aluminium, demencja, Alzheimer. Czy to jest ten zrównoważony rozwój, a może bardziej niezrównoważony niedorozwój? Można długo ciągnąć, ale ja na tym zakończę. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających. Szczęść Boże, panie Jarosławie. Ponieważ rzeczywiście w publikacjach Margaret Peters występuje sformułowanie judeochrześcijański, to było takie pytanie na konferencji, na której ona była w Warszawie w 2011 roku. Rzeczywiście padło ze strony publiczności pytanie o te korzenie judeochrześcijańskie. I ja pamiętam, że ksiądz profesor Tadeusz Gus wówczas te rzeczy bardzo dobrze wyjaśnił. I no nie możemy jakby uciec od prawdy o tym, że przecież Stary Testament, w Starym Testamencie otrzymujemy dekalog, prawda? To ja myślę, że dekalog, który klechy zmieniły. O to chodzi, ale przy okazji, jak właśnie będzie ksiądz profesor Tadeusz Gus, to bym bardzo chciała, żeby robota żydowska z właściwą mu precyzją i taką czystością filozoficzną, realistyczną te rzeczy wyjaśnił, bo ja mogę powiedzieć, że ja powtórzyć nawet dobrze chyba nie potrafię tego, co wówczas powiedział, ale obronił ten termin, także chciałabym jakby zaproponować, żeby rzeczywiście kiedyś może na ten temat porozmawiać. Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę. Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy. Szczęść Boże, proszę. Bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję, pozdrawiam ojca prowadzącego i panią doktor. Ja powiem tak. Bardzo serdecznie też dziękuję panu rzecznikowi, który zadzwonił niedawno. Uważam, że pan rzecznik jest właśnie typowym, klasycznym człowiekiem tej globalnej nowomowy. Praw obywatelskich, tak? No ja też byłam u rzecznickich. Cytuję. Pani doktor, nie do końca jest prawdą to, co pani mówi. I następny cytat. No, większość czasu poświęcamy na... I tutaj wymieniam. Aha, to skoro nie do końca jest to, co pani doktor mówi, to znaczy, że gdzieś tam, w jakiejś części, to jednak pani doktor mówi prawdę. I teraz większość czasu poświęcamy na, to znaczy, że mniejszość czasu poświęcamy na co? Otóż właśnie to jest ta nowomowa, otóż to jest właśnie ten język nowej etyki, to jest właśnie ten język i narzędzie tej nowej globalnej
etyki, mentalności i tak dalej. Myśmy starsi już przeżyli etykę, nie wiem, hitlerowską, etykę socjalistyczną, komunistyczną. No to w tej chwili mamy prawdopodobnie do przeżycia teraz tą globalną etykę, tak? A i tak wszystko wiadomo, o co chodzi. Bo ślimak to jest ryba, marchewka to jest owoc, nie ma matki, nie ma ojca, tak? Nie ma, to po prostu są jacyś z powietrza wzięci ludzie i tak dalej. Wiemy dokładnie, o co chodzi i będziemy się, że tak powiem, opierać. Jesteśmy konserwatystami, my starsi. Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam prowadzącego i panią doktor. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam również pana. Szczęść Boże, dziękuję panu bardzo. Ja chciałabym podziękować za tę uwagę i za tą uważność. Natomiast ja się bardzo cieszę z tego telefonu, bo uważam, że nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja pozostawi ślad i prędzej czy później pan doświadczy takiego pięknego Bożego niepokoju i może właśnie spróbuje wejść głębiej. W każdym razie ja serdecznie panu rzecznikowi tego życzę. Tak po ludzku. Dziękuję bardzo. 3 minuty po godzinie 23:00. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo? Prosimy bardzo. Za szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Andrzej z Białegostoku. Ja audycji słucham od niedawna. W części telewizyjnej też nie oglądałam, więc nie wiem, czy był taki temat poruszany. Otóż niedawno przeczytałam w internecie, że w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, gdzieś w polu stoją takie kamienne tablice, tak zwane 10 przekazań New Age. W kilku językach wyryte są właśnie te przekazania i tam między innymi napisane, że powinna być utrzymywana ludzkość na poziomie 500 milionów. Mądra kreacja, też reprodukcją, też bilansowanie, też prawo prywatne i prawo też socjalne. Socjalne. No, ja myślę, że ci globaliści to już to wszystko zaplanowali dziesiątki, a może i setki lat temu, jak to wszystko ma obecnie wyglądać. No, w zasadzie teraz to chciałbym powiedzieć. No, co panie doktoru? Kolejnika wybrała życie podczas ostatniej podróży apostolskiej papieża Franciszka od wielu kolejnika od eutanazji. Wyznała to kolejnika. Kto wszystko to zrobił, to nikt tego nie wie. A wszystko jest też monitorowane, są rozstawione kamery. Więc to jest taki dosyć dziwny dla mnie. Panie Andrzeju, dziękujemy. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nie znam tych faktów. Natomiast jadąc dzisiaj zastanawiałam się, bo mówimy o nowej globalnej etyce, czyli o takiej etyce, która nie jest etyką wypływającą z prawa naturalnego, które nakazuje czynić dobro, a unikać zła. Ta etyka globalna jest wewnętrznie sprzeczna. Natomiast jeśli chodzi o innego typu jeszcze zagrożenia, to ich jest wiele i z bardzo różnych stron. Natomiast ja może teraz... Nie potrafię się do tego po prostu odnieść, nie znam tego faktu, ale może jest taka dobra okazja, żeby tak na momencik wrócić do tego naszego spotkania jeszcze telewizyjnego, w którym
była mowa o islamizacji, ale również była mowa o tej brzydocie, to ojciec dyrektor wspomniał o tym, jak to idzie i tutaj chciałam się podzielić z Państwem, ponieważ nie możemy oddzielić pewnych owoców od ducha, prawda? I teraz na przykład ta brzydota, to co się dzieje w sztuce, to ja mogę powiedzieć Państwu, że słuchałam takich takich wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się, i oni to nas określają mianem okultury, tak? Okultury, czyli tak zwaną jakby kulturą okultystyczną. I słuchając, to był chyba festiwal okultury w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale też było jeszcze jedno takie spotkanie i ja mogę tylko się podzielić z Państwem tym, co ja tam usłyszałam. Bo to też jest niesamowicie ważne, że my jesteśmy szokowani w różnych przestrzeniach i okazuje się, że właśnie oni sami mówią, ci ludzie związani z okulturą, tak, z tą okultystyczną rzekomo kulturą, że babka nie słyszała. Szokowanie, taka prowokacja, i oni nazywają, że jest to czarne serce okultury. Czyli te sztuki, tak zwane sztuki teatralne, w których znajdują się bulwersujące treści, no to można powiedzieć, że w myśl tych osób one właśnie spełniają rolę inicjacji okultystycznej, czyli osoby, które biorą udział w takich spektaklach, są po prostu inicjowane okultystycznie, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z przekraczaniem, z tak zwaną transgresją, bo to jest też język tych ideologów, to jest język no właśnie przekraczania granic, wychodzenia poza te granice, burzenia tabu i tak dalej. Także tych zagrożeń jest bardzo wiele. Ja mogę powiedzieć, że biedą naszych czasów jest to, że się fałszywie rozumie wolność, bo to, co kiedyś było, bo przecież okultyzm był, to nie jest nowe zjawisko, tylko że nie miał śmiałości, tak? Natomiast teraz on rządzi na deskach teatralnych. Tych wątków zagrożeń jest naprawdę sporo. Natomiast jakby wracając na ten nasz grunt, to tutaj również jest mowa o takiej transformacji. Ja może tak z tego raportu Margaret 305 przeczytam takie kolejne zdanie, w którym ona cytuje dokument ONZ-owski. Transformacja jest naszym głównym słowem, twierdzi sekretariat generalny w swoim raporcie syntezie, którego tytuł zawiera slogan „Przemieniajmy nasze życie”. Transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 roku. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylów życia, kultur, samych narodów, środowiska, treści edukacyjnych jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro. Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemiany naszych społeczeństw. Wszyscy, to znaczy sama ludzkość, powinna stać się zrównoważona. Dziękuję. Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Bardzo proszę. Halo? Niech będzie pan radio z Kresie Murie za Przedziewicę. Mówimy o nowych metodach, to nie są takie nowe metody. Ja miałem na ci raz, znaczy się za, jak byłem w klasie maturalnej, przygotowywałem mnie do matury, że tak powiem, wtedy nie było zdarzany matura z religii, ale przy nas już nie żyjący, halotki, ksiądz, historyk, katechezy, to katecheza, to powiem, lekcja historii.
ja mówię o tych wszystkich zagrożeniach, które jak chcecie, maszyneria rozłożyła, jak izolacja już na sujere moralnie rozłożyła i tak dalej, i tak dalej. Ja tu mówię, że to nie są takie najnowsze nowe metody, to są metody stare i już można powiedzieć wypraktykowane przez pewne grupy. Ale musiał zwrócić uwagę, bo tutaj mam oczywiście przesłuchuje się nie od początku tej audycji. Przesłuchuje się o tych teoriach spiskowych i tak dalej, i tak dalej. Ja przeglądałem ten internet z dłuższym szerszym w tych tematach i na uwagę mi zwrócił wywiad z Aaronem Rousseau. A Aaron Rousseau, to był amerykański producent filmowy, który początkowo zaczął produkować filmy o tematyce społecznej, udowadniał, że podatki w Ameryce nie są płacone zgodnie z prawem, bo nie ma podstawy prawnej itd. Ale jakoś komedię się między nimi zrobił, nie? Ale do niego, jak zamiast na teren dawany, to do niego się zbliżył jeden z Rockefellerów, prawnik, no i mu zaproponował, żeby przystąpił do nas, to znaczy do kogo, no właśnie do kogo. No i ja już nie chciałbym zabierać czasu na antenie, nie? Ale mówię, proponowałbym to, żeby słuchacze no i ojcowie i pani doktor zainteresowała się tym wywiadem. Jest to jest wytłumaczone, to tam jest, to już nie ma w ogóle problemu. Proszę Państwa, telefony dzwonią tutaj, proszę do nas telefonować. O to chodzi, żeby zobaczyć świat. O to chodzi, dzisiaj żeby taki szurnięty dzień, bo to jest, proszę Państwa, piątek. Taki ładny, piękny chłopak tu przychodzi do proszę Państwa, do pracy i on... Mało tego, chodzi o to, że wygląda na to, że... Ja mówię mu do niego dzisiaj, bo on tak, cześć. Ja mówię, czy, słuchaj, ciebie oni tu nie wykorzystują. No to jeżeli są dzikie świnie, proszę Państwa, no to przecież no, całkiem jak nie ludzie, oczywiście, to otóż to. No to ciebie mogą wykorzystywać. I tam jest wszystko, mało tego. Tam Rockefeller ten prawnik powiedział, że... Zimna cholera dzisiaj. ...zmieni się historię świata, nie? To chodzi o tragedię w... Ja nigdzie nie wychodzę, proszę Państwa. Zobaczę tylko, czy ta straż tu nie przychodzi, bo ona tu z jednej strony czatuje i z drugiej strony czatuje, szukając frajera, żeby od kogoś wziąć pieniądze. Dziękujemy serdecznie za uczęcie. No tak, że to wiesz. Jeżdżą to się pojaniarki. Tak, ja też chyba oglądałam jakiś czas temu ten film. Ktoś mi go podesłał. I może jest taka dobra okazja, bo niebawem pewnie będziemy kończyć, żeby spojrzeć na te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. Właśnie może w perspektywie osoby i dzieła ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Ja nie ukrywam, że tak się potoczyło moje życie, że zostałam rycerzem niepokalanej. I to nie jest przypadek, bo nie ukrywam, że postać ojca Maksymiliana niebywale mnie wzrusza. Ale też jak się mu przyjrzymy, to był człowiek no, bardzo wykształcony, bardzo uważny, ale również taki wielki świadek. No i nie muszę tutaj przypominać tego momentu, prawda, kiedy on w 17 roku zobaczył na placu Świętego Piotra pochód masonerii. No i tam były takie napisy, że za 100 lat to szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą. I bardzo się przejął, prawda, i teraz i założył rycerstwo niepokalanej. Ale również powiedział, prawda, jego pragnieniem było to, żeby zatknąć sztandary niepokalanej wszędzie, na każdej instytucji. Ja muszę powiedzieć, że dzięki temu, że ojcowie no, udostępniają
pozwalają nam antena, możemy wspólnie się zastanowić, czy poza tym, że rozprawiamy się krytycznie dzięki tytanicznej pracy Margaret Peters, księdza profesora Tadeusza Guza, czy na tym poziomie możemy się zatrzymać, bo mamy sprawę obrony życia poczętych i nienarodzonych i mamy sprawę celów zrównoważonego rozwoju, w których są właśnie te zdrowie seksualne i reprodukcyjne, czyli te uprawnienia, jak mówię w cudzysłowie, do bezpiecznej aborcji. I teraz wydaje mi się, że to jest nasze wielkie zobowiązanie wobec Maksymiliana, wobec Jana Pawła II, który, ja w swoim doktoracie cytowałam jego wypowiedź, w której mówił o tym, że o wiele większy totalitaryzm i bardziej groźny od komunizmu i nazizmu współcześnie idzie przez prawa człowieka. Myślę, że gdy przyjrzymy się dziełu również Jana Pawła II, temu wielkiemu wysiłkowi, biorąc pod uwagę lata 2008-15, łączna strata może sięgać nawet około 320 miliardów złotych. Zresztą kanonizował, prawda, Maksymiliana Kolbe, świętą siostrę Faustynę. Zresztą dzisiaj właśnie z 13 na 14 mamy 82. rocznicę podyktowania koronki do miłosierdzia Bożego Faustynie przez Pana Jezusa. My mamy wielkie zobowiązania wobec tych osób, które były z ciała i krwi pewne, że Chrystus jest prawdą. Ktoś tyle dzwonił. Nie żadne filozofie, tylko Chrystus jest prawdą, że Jan Paweł II i Maksymilian, prawda, to byli kapłani Maryi. Ja myślę, że może właśnie teraz przychodzi taki moment, zresztą Margaret również o tym pisze w takiej broszurce, która wyszła u sióstr Loretanek, Osoba i Obywatel, Bunt i Pojednanie. Przyszedł taki czas, żebyśmy, mając narzędzia rozeznania, a to są właśnie publikacje Margaret Peters dostępne w wydawnictwie sióstr Loretanek, ale również ja osobiście przepisałam kilka tysięcy stron rozmów niedokończonych z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem w Radio Maryja. W pierwszym tomie jest sporo o Nowej Lewicy. Mamy narzędzia rozeznania, a teraz wydaje mi się, że przyszedł taki moment, że trzeba pozatykać też tam dary maryjne. Ja myślę, że w sercu każdego z nas dokonują się rozmowy, bo kto nas mówi, jak to mamy robić. W sercu każdego z nas, każdej z tych osób, która dzisiaj dzwoniła, żeby nie uciekać przed prawdą, żeby nie uciekać do takich cichych domów, ciepłych i wygodnych, w których nikt nas nie skrytykuje. Dlatego, że my jesteśmy wezwani do życia wiecznego. I myślę, że święta siostra Faustyna, która modliła się za grzeszników, ofiarowywała cierpienia za grzeszników, te wszystkie ofiary tych naszych świętych, no nie możemy ich zaprzepaścić. Ja teraz wcale nie chcę być patetyczna, ale może tego wątku się w ogóle nie porusza przy okazji tak zwanego prawa do aborcji. Ale czy ktokolwiek pomyślał o tym, że osoby, które
Umrą z tym grzechem. Mogą nie zobaczyć Boga. Mogą nie być w niebie. Walczymy również o życie wieczne dla naszych braci i sióstr, którzy płacą. Natomiast ci ludzie mają bardzo mocne i twarde programy. Ja odsyłam Państwa również do takiej publikacji Margaret Peters. Tam są trzy raporty. Mianowicie polityka globalistów przeciwko rodzinie. To jest London Summit, organizowany to było przez właśnie fundację Gatesów. To był szczyt londyński. I Margaret pisze, wśród 150 uczestników tzw. szczytu londyńskiego znajdowali się globalni liderzy agendy zdrowia praw seksualno-reprodukcyjne, która grupuje rządy, sponsory, organizacje społeczne i wyznaniowe, przedsiębiorców i ośrodki badawcze. I ona napisała również z tego raport, że spotkali się w Londynie we wspólnym celu wszczęcia globalnego ruchu, zapewnienia kolejnym 120 milionom dziewcząt i kobiet w wieku reprodukcyjnym od 15 do 49 lat w 69 najbiedniejszych krajach świata dostępu do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw antykoncepcyjnych do 2020 roku. Wymagane środki szacuje się na 4,3 miliarda dolarów w ciągu następnych 8 lat. Utrzymania, zaopatrzenia dla około 260 milionów kobiet i dziewcząt w tych 69 krajach, które obecnie stosują nowoczesne środki antykoncepcyjne. Wymagane środki szacuje się na 10 miliardów dolarów w ciągu następnych 8 lat. To jest od tamtego czasu. 2012 rok. Także my nie miejmy wątpliwości, że te działania krążą wokół właśnie takich planów, takich ruchów. Odsyłam Państwa do prac Margaret Peters, do rozeznania tej nowej globalnej etyki, ale również pragnieniem mojego serca jest to, żeby to przekuwać w czyny. Margaret w swoim wywiadzie mówiła o tym, że Polska ma misję. Dlaczego Polska? Nie wiem, może dlatego, że my jesteśmy po prostu jeszcze w kościoła. My się jeszcze modlimy. Właśnie 4 minuty po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, dobry wieczór. I serdecznie dziękuję pani doktor za podjęcie tego tematu i za podejmowanie, także wyjaśnienie nam, rozjaśnianie wszystkim właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, także poprzez prasę i także poprzez bodajże drugi audycja z udziałem pani doktor, i za to dziękujemy jej. I to, co mówi, jest rzeczywistością prawdą, którą się dostrzega niemal w każdej dziedzinie życia. I jeśli ktoś uważa, tutaj właśnie tak szereg jest tych tematów, że to, co przed chwilą pan powiedział, jeśli ktoś nie wierzy w teorię spiskową, no to przecież właśnie przed chwilą pan wspomniał o Aronie Rusi, bo to można się zaznajomić z jego także, który gdzieś tam film dokumentalny, między innymi film dokumentalny Ameryka od wolności do faszyzmu, i po roku czasu już jakby nie żył po tym filmie. Oczywiście były tam jakby podane inne przyczyny, aniżeli te, którzy... I tam on między innymi obnażał tą prawdziwą naturę Stanów Zjednoczonych jako państwa krążącego w kierunku totalitaryzmu. Bo w tym, że rząd amerykański jakby wspomagają tym haniebnym dziele amerykańskich bankierzy, system rezerwy federalnej. Także między innymi był podnoszony problem między innymi także
problem, bo jest tak szereg tematycznie już na koniec audycji, nie chciałbym przedłużać, ale między innymi pewien obszar był wskazany obok Waszyngtonu, gdzie nosił nazwę Montrater i to, co tam się dzieje, gdzie jakby w ogromnym systemie komputerowym szereg danych, dosie, jakby ileś tam patriotów amerykańskich jest jakby na celowniku, tam także William Cooper, jakby powołując się na swoją wiedzę, kiedy jeszcze wyniesiono z czasów służył w marynarce wojennej. Więc twierdził, że jest to skierowane na ludzi właśnie kochających wolności ojczyzny, czyli patriotów tam amerykańskich. Ale także jakby ten Montrater, to jakby podziemne miasto z budynkami mieszkalnymi, biurowcami, apartamentami, ulicami, chodnikami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także elektrowniami i wszystko, co tylko to jest. I proszę sobie także, jeśli ktoś po prostu nie wierzy temu, to przecież jest szereg innych artykułów, chociażby pomniejszych, jeśli ktoś by chciał zaciągnąć do pani profesor Olga Czetwiewikowa. Więc także to jest także na portale, gdzie także pisze między innymi, ale także są podawane to, co pani właśnie doktor wspomina, chociażby, bo tam pan jakby sprowokował mi to zabranie dyskusji, pan Filip Kochan, który z Banku Światowego jest rzecznikiem w Biurze Warszawskim Banku Światowego. Ja myślę, że on doskonale wie, chociaż daje to tylko takie przypuszczenie, wie o co chodzi. I tu ja bym chciał tutaj troszeczkę rozwiać nasze obawy, ale myślę, że jednak tak dużo jest tych publikacji i że to nie sposób rozwiać nasze obawy, chociaż uważam, że zrobił to świadomie, chciał rozwiać te obawy, bo jeśli na przykład tutaj była podana także Szwecja, jeśli minister spraw zagranicznych Karl Bildt, no to przecież szwedzki minister powiedział, że tak do jego mniej więcej cytat, że Putin demonstruje przychylność nie dla ogólnoświatowych, ale dla prawosławnych twardości. A prawosławie jest bardziej niebezpieczne niż islamski fundamentalizm. Jest głównym zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej. Dlatego, że próbuje reglamentować stosunki rodzinne. Jest wrogo nastawione do gejów i transseksualistów. A tu była mowa między innymi o tym. I proszę, bodajże w 2015 roku we wrześniu sekretarz generalny NATO Ratzinger, więc także wyjaśniał to nastawienie strategiczne, mówiąc, że przeznaczają się oni na progu nowej bitwy między tolerancją i fanatyzmem, demokracją i totalitaryzmem, między społeczeństwami otwartymi i zamkniętymi. Więc jeśli pan Kocham naprawdę, jeśli jest jego ta praca tak krótsza, że nie jest w stanie pewnych jakby faktów, no to byśmy mu jednak polecali pewne douczenie się jednak tych. Myślę, że jednak to była świadoma z jednej strony, bo mowa jest także o indywidualnym tam między innymi pani profesor Czetwiewikowa mówi o indywidualnym demoralizowaniu i jakby grupi klas ludzkich. Nie tylko, ale także o próbie stworzenia globalnego. O, te telefony w tym radiu dzwonią. Przecież to normalnie ludzie myślą, że to do nich. O, co to robi? Cześć. Nie muzyce, literatury, telewizji i tak dalej, na scenie i tak dalej. Bez Biblii nie ma mądrości. Wszystko jest jakby skierowane na tą fundamentalną zmianę ludzkiej świadomości, przebudowę duszy i ostatecznie do dehumanizacji, ale tu jest nie tylko problem, że jest to walka, tak jak pani doktor podkreśliła, nie tylko jest to walka z cywilizacją, jakby tą chrześcijańską, jakby od strony tej klerykalnej, czy jakby myśmy mówili od strony ludzi wierzących, ale także jest to jakby walka z tym prawem naturalnym. To jest, jeśli te globalne siły w tej chwili jakby jeszcze nie mogą głosić jakby jawnie tą okulistyczną treść tego swojego światopoglądu, ale pod pozorem właśnie tego ewolucji, tego humanizmu dokonuje jakby, zastępują ten humanizm transhumanizmem i celem jest po prostu jakby pokonanie ludzkiej natury, bym powiedział pokonanie właśnie ludzkiej natury, tego prawa naturalnego, które gdzieś tam jest, powiedzmy w cudzysłowie, wtopione w naszą naturę. Ale to jakby, proszę Państwa, to także jeśli pan tutaj Filip Koch,
to przecież można także do deklaracji tej z 95 roku przez UNESCO, deklaracja zasad tolerancji jest. Tam ten dokument jakby pisze o odrzuceniu dogmatyzmu i absolutyzacji prawdy. I tam jakby są deklarowane międzynarodowe akty prawne w zakresie praw człowieka. I między innymi tam była mowa, że jeśli chrześcijańskie wartości są sprzeczne z zawartymi w międzynarodowych aktach prawnych prawami człowieka, to powinny być one odrzucone. Ale także deklaracja ONZ z 2008 roku w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnych i genderowej identyczności płci, czy rezolucja ONZ z 2011 roku o prawach człowieka, orientacji seksualnej i genderowej identyczności płci i te liczne rezolucje Rady Europy są absolutnie niezgodne z normami etyki chrześcijańskiej. Więc jeśli pan Filip Kochan o tym nie wie, no to są tak wiele materiałów, ale także to dotyczy także podręczników szkolnych, już nie wspominając, nie wiem, czy to jest prawda, że w tej chwili także chociażby nasz główny filar odzyskania tej niepodległości jakby unika się, no dotyczy, bo tak szeroki problem, że w tej chwili mówię chaotycznie. No między innymi chociażby, jeśli pan Filip Kochan nie wie, dotyczy także tych bloków tematycznych także w Polsce, ale to, co się robi we Francji, no to polecam mu także rozmowę z Reinaldem Szecherem, z profesorem historykiem, tam też jest to bardzo dobrze wyszczególnione. Także niemal w każdej dziedzinie są na to dowody i materiały. Więc 23:30, przepraszam, że panu wchodzę w słowa. Jeszcze tylko jakby dopowiem na koniec, proszę księdza od profesor Czetwirikowej, że rozmyciu i niszczeniu po prostu podlega wszystko. Gospodarka, finanse, suwerenność państwowa, system zarządzania, system edukacji, nauka i kultura. I muszą być naruszone dogmatyka i etyka chrześcijaństwa, które starają się obecnie rozpuścić w innych religiach, wykorzystywanych na tym etapie dla podważenia wiary w prawdziwego Boga i Stwórcy i wcielenie Słowa Bożego, które w przyszłości powinny być zniesione. I to naprawdę tych materiałów, które jest tak dobrze, gdyby chciał pan Filip Kochan się zazdajowić, to naprawdę jest do tego to i to nie jest jakaś tam spiskowa teoria dziejów, którą można gdzieś tam obalić. Tutaj może postawmy kropkę, żeby też pani doktor mogła się ustosunkować. Nie słyszałem pana imienia. Może pozostanę jednak anonimowy. Bardzo proszę, jeśli jest to możliwość, to bardzo proszę, że pozostanę anonimową osobą. Ale bardzo dziękuję pani doktor jeszcze raz za to, że nas pani uświadamia poprzez artykuły prasowe, poprzez także ja przynajmniej drugą audycję słucham pani doktor. To, co pani mówi, jest to naprawdę, to jest diagnoza właściwa i postawienie tego problemu na pewno jest to aktualne i to jest niepokojące. I jeszcze dodam tylko, że jest to niepokojące, że to wchodzi także w język kościoła. To jest bardzo niepokojące. Dobranoc, dziękuję bardzo za umożliwienie mi głosu. Dobranoc, Pana Bogiem. Z Panem. Bóg zapłać, to jest bardzo budujące, jak bardzo Państwo jesteście mądrzy i jak bardzo szukacie prawdy, także bardzo wielkie dzięki. Ja chcę tylko podkreślić, że ja referuję pracę tytaniczną, którą wykonała Margaret Peters i ksiądz profesor Tadeusz Gus. Ja mogę powiedzieć, ja to zrozumiałam przy okazji pytań, które miałam przy swoim doktoracie. Właśnie jak kończyłam, to spotkałam Margaret Peters, niedługo potem księdza profesora Tadeusza Gusa. Także tutaj wielkie, wielkie dzięki dla nich, dla ich pracy, ale także dziękuję serdecznie ojcom za zaproszenie, państwu za uwagę, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Księdzu prowadzącemu bardzo dziękuję za opiekę i takie miłe bycie razem. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, Bożego błogosławieństwa i tego, żebyśmy żyli w świecie prawdziwych wartości i prawa Bożego. Bóg zapłać. Bóg zapłać serdecznie, również Bóg zapłać radiosłuchaczom za wspólnie spędzony czas. Bóg zapłać przede wszystkim pani doktor Aldonie Ciborowskiej za te treści, za uświadamianie nas co do nowej globalnej etyki.
bo taki też temat był naszych dzisiejszych rozmów na antenie Radia Maria. 23:36. Bóg zapłaci za wspólnie spędzony czas. Wojna to jest wojna, proszę Państwa. To nie są żarty jakieś. No. Wojna to jest wojna. Tak. Tycy rozwiewają też obawy niektórych polityków oraz ekonomistów co do zagrożenia bezpieczeństwa finansów publicznych. Ich zdaniem deficyt sektora publicznego w przyszłym roku będzie niższy niż to zakładano jeszcze w maju. Zamiast 2,9% PKB wyniesie 2,7%, a więc pozostanie poniżej granicy jak... Tycy rozwiewają też obawy niektórych polityków oraz ekonomistów co do zagrożenia bezpieczeństwa finansów publicznych. Ich zdaniem deficyt sektora publicznego w przyszłym roku będzie niższy niż to zakładano jeszcze w maju. Zamiast 2,9% PKB wyniesie 2,7%, a więc pozostanie poniżej granicy, jaką jest 3% PKB. Do podniesienia prognozy wzrostu PKB przyczynia się, zdaniem agencji, konsolidacja fiskalna, która doprowadziłaby do trwałej redukcji deficytu strukturalnego, poprawa równowagi w systemie opieki społecznej. Ale analitycy wskazują też na pewne zagrożenia. Jednym z nich jest pogorszenie się klimatu inwestycyjnego w Polsce, co może skutkować odpływem kapitału. Brak jest też reform strukturalnych, które mogą spowolnić wdrażanie innowacji. W lipcu dobrze polską gospodarkę oceniła agencja Fitch. W nocy po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz biskup Kazimierz Szereczan, biskup senior diecezji kieleckiej, miał 78 lat. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Zakończą we wtorek o godzinie 15 mszą świętą pod przewodnictwem metropolity krakowskiego księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ksiądz biskup Kazimierz Szereczan urodził się i dorastał w Żurawicy pod Przemyślem. W 1963 roku przyjął święcenia kapłańskie.
17 lipca 1993 roku święty Jan Paweł II mianował go na ordynariusza diecezji kieleckiej. No ale Jezus go nie mianował, no i co? Roku. Ksiądz tak, biskup dla was był doktorem człowiek, pięknie ubrany, pachnący, wybielony, faryzejsko, groby powielane nam się przypominają. Do spraw duszpasterstwa ludzi pracy. A to co Boże, to was nigdy nie interesowało. W 2009 roku niestety, hierarcha otrzymał i to oficjalnie się mówi, że ten wyświęcony przez tego, ten wyświęcony przez tego. Złoty medal za długoletnią służbę. Nadano mu też tytuł honorowego obywatela Kielc. Dwa dni temu, w poniedziałek, obchodził 24. rocznicę święceń biskupich i Pana Boga tego nie było. Katedralnej w Kielcach. O Panu Bogu się nie poprawia, Kazimierz Ryczan od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą. Od kilku tygodni przebywał w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Rosja chce rozmieszczenia misji ONZ w ukraińskim Donbasie. Kreml proponuje, aby na początek trwała ona tylko pół roku. Prezydent Rosji Władimir Putin porozumiał się w tej sprawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Zaproponowany przez Rosję projekt rezolucji głosi, że misja ONZ ma wesprzeć ochronę specjalnej misji obserwacyjnej OPWE działającej na wschodzie Ukrainy. Moskwa chce, by misja pokojowa ONZ w Donbasie działała najpierw przez pół roku od momentu wycofania wojsk i sprzętu z linii rozgraniczenia walczących stron. Projekt rezolucji opisuje misję ONZ jako uzbrojoną w lekką broń i upoważnioną wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa grup obserwatorów specjalnej misji OPWE. Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał już telefonicznie o planach misji ONZ z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Prezydent Putin nieraz pokazywał się jako dobry strateg i polityk. Być może ten jego zabieg z zaproszeniem obserwatorów jest też sprytną sztuczką mającą na celu odwrócenie uwagi od rozpoczynających się jutro operacji wojskowych wojsk białoruskich i rosyjskich Zapad 2017. Mówi dr Wojciech Wciseł. Niezawisima Gazeta podaje, że współpraca Rosji z okupowanym Donbasem, obwodami donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy, staje się faktem. Rosja już kupuje w Donbasie węgiel. Gazeta przytacza też opinię Aleksandra Timofiejewa z Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Georgija Plechanowa, mówiącą o tym, że Rosja jest zainteresowana kupowaniem od Donbasu dolomitów, metali czarnych, antracytów i soli. Z kolei Donbas jest zainteresowany dostawami energii elektrycznej na swoje terytorium i pojawieniem się rynków zbytu, od których jest obecnie odcięty. Tymczasem Ukraina oskarża Rosję o prowadzenie nielegalnych odwiertów gazu ziemnego przy użyciu ukraińskich platform wiertniczych w wyłącznej strefie ekonomicznej Ukrainy na Morzu Czarnym. W zeszłym tygodniu Służba Straży Granicznej przeprowadziła inspekcję morskiej strefy ekonomicznej i obserwowała cztery złoża gazu w odległości 130 km od miasta Odessa. Wydział podczas aneksji Krymu do chwili obecnej z szelfu na Morzu Czarnym zostało wydobyte około 6 milionów metrów sześciennych gazu. Ukraina mówi, że Rosja nadal łamie międzynarodowe prawo morskie i zintensyfikowała nielegalne wydobycie gazu ziemnego na szelfie kontynentalnym Ukrainy. Ojciec Święty Franciszek podsumował dziś swoją podróż apostolską do Kolumbii. Podczas audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra w Watykanie papież raz jeszcze podziękował władzom Kolumbii, biskupom oraz całemu narodowi kolumbijskiemu za wielki wkład w realizację tej wizyty. To była bardzo trudna podróż apostolska ze względu na sytuację społeczno-polityczną w Kolumbii, zwraca uwagę ksiądz profesor Marek Chmielec. Walki w wojnie domowej ustały zaledwie przed rokiem. Zawieszenie broni jest jednak bardzo kruche. Kolumbia przeżywała w ostatnich prawie 50 latach bardzo poważny kryzys i polityczny, i kryzys społeczny, kryzys moralny i pewnie też można mówić o kryzysie duchowym. Podróż apostolska ojca świętego Franciszka do Kolumbii przebiegała pod znakiem pokoju i pojednania. Hasłem przewodnim pielgrzymki były słowa "Uczyńmy pierwszy krok". Podróż ta była niesieniem błogosławieństwa Chrystusa, błogosławieństwa Kościoła dla pragnienia życia i pokoju, które przeobficie wypływa z serca tego narodu. Mogłem to widzieć w oczach wielu tysięcy dzieci, nastolatków i młodzieży, którzy wypełnili plac w Bogocie i których spotykałem wszędzie. Papież mówił, że pojednanie nie jest słowem abstrakcyjnym. To jest konkret. Jeden z najbardziej czytelnych znaków postawy duchowości chrześcijańskiej. Nam Polakom papież dziękował dziś za modlitewne wsparcie w czasie jego pielgrzymki. Przypomniał także o znaczeniu krzyża w życiu chrześcijańskim.
Święto podwyższenia Krzyża Świętego, które jutro będziemy obchodzili, przypomina nam, że droga do świętości prowadzi przez krzyż. W tej perspektywie powinniśmy postrzegać każde cierpienie, chorobę, niesprawiedliwość, ubóstwo, niepowodzenia. Niech krzyż będzie dla nas źródłem oczyszczenia, życia, mocy ducha. Niosąc z Chrystusem nasze codzienne krzyże i trudności, uczmy się od Niego umiejętności zrozumienia i przyjmowania woli Bożej. Z serca Wam błogosławię. W głównym wydaniu informacji dnia to już wszystkie wiadomości. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne po apelu.